Hej, cześć siemano, Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z francuskiej mapy Oibeirão. Jest to trzecia seria na moim kanale. No i jak widzicie, mamy tutaj zbiory buraków cukrowych, ale nie one będą tematem dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będziemy robić zupełnie coś innego. Dziś pokażę wam lifehack, jak można zarobić duże pieniądze już na samym starcie gry, wykorzystując pewną rzecz w mechanice farminga. Zaraz wam to pokażę, moi drodzy. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału i jesteś tu nowy, to zrób to koniecznie właśnie teraz, aby kolejne filmy cię po prostu nie omijały. Zaraz wam pokażę, co my tutaj będziemy robić, eee, tylko wyładuję sobie tą przyczepkę, będzie, będę też oczywiście rozdrabniał te buraki cukrowe później, nie będę tego teraz robił dokładnie w tej chwili, to nie jest czas na to, dzisiaj pokażę wam co innego, dziś będziemy robić, moi drodzy, żniwa zupełnie, zupełnie innej rośliny. Ale o tym też za chwileczkę. Na razie, jak widzicie, wyładowałem sobie prawie całą przyczepkę, bo tam już mój pracownik, który tam teraz jedzie sobie w lewym górnym rogu, miał już pełny zbiornik, więc mamy tutaj całkiem sporo, moi drodzy, buraków cukrowych. Zobaczmy, jak wygląda mapa, bo to jest bardzo istotna rzecz. To, co chcę wam dzisiaj pokazać, taki lifehack, jak zarobić dużo pieniędzy. Jak możemy sobie tutaj wejść. O. Jak widzicie, teren, który teraz tutaj sobie posiadam jest warty prawie 400 tysięcy euro i właśnie zamierzam troszkę pożonglować sobie tymi terenami. Zobaczmy najpierw, gdzie, na którym polu. Możemy sobie coś już zebrać. Mamy na polu numer 13 coś, na polu numer 33, 35, 44 oraz 46. No i tutaj na polu numer 23 też coś sobie rośnie i jest gotowe do zbioru swoją drogą. Jak sobie możecie zau zauważyć, to też na polach typu 5, 16, 22, 24 też są kolejne rośliny, które będą za chwilę gotowe. No i ja Wam chcę pokazać, jak sobie na tym, moi drodzy, zarobić? Swoją drogą, na polu numer 5 mamy bawełnę, na polu numer 23 słoneczniki, no to tutaj będzie, będą żniwa na całego. Co zamierzam zrobić? Zamierzam kupić pole, zebrać to, co na nim jest i sprzedać pole. Taki mam tutaj zamiar, więc będziemy robić żniwa na całego. Zaczniemy sobie od pola numer 13, tak mi się wydaje. Możemy tak zacząć. Jak widzicie, kosztuje ono 381 tysięcy, więc robimy pierwszy, e, pierwszą taką operację tutaj. Kupiłem, zapłaciłem 381 tysięcy. Teraz jeszcze wiecie, co sobie zrobię. Wezmę sobie kredyt na wszelki wypadek, ponieważ będę wypożyczał maszynę. Nie opłaca mi się ich jeszcze kupować, natomiast tutaj będziemy robić ogromne żniwa, więc wykorzystam sobie po prostu ogromne maszyny, które gdzieś tam w sklepie są dostępne, i zrobię sobie taki zestaw, powiedzmy, żniwny, który będzie e, tylko i wyłącznie na te żniwa. Ja to oddam za te dwa miesiące, no i zobaczymy, ile ja na tym będę w stanie zarobić. Więc pierwsza rzecz, jadę zbierać soję. Więc po pierwsze, potrzebuję kombine, i będzie to kombine, moi drodzy, jeden z najlepszych w grze. Zastanawiam się, czy to będzie ten fend do 17100, czy może nawet tego klasa sobie tutaj, nie no to jest 400 tysięcy, jejciu, jejciu. Wiecie co, jak szaleć to szaleć, lecimy w takim razie z tym klasem, nie ma co, marka Q, ustawienia Q, zobaczmy co my tu mamy, szerokie opony, standardowy, szerokie opony, czyli możemy tylko robić z tymi kołami, dobrze. No dobra, niech będą w takim razie. E, wypożyczam sobie kombajn. 25 tysięcy euro mnie to kosztuje, więc mamy klas Lektion 8900. To jest pierwsza rzecz. Teraz potrzebuję do niego przystawkę, więc wezmę sobie header do zboża. Pewnie będzie skrajnie... Kurczę. O, to chyba tu. i 13,8. Ale zobaczcie, John Deere ma szerszą przystawkę. John Deere ma szerszą przystawkę. Ma 15,2 metra. A to nawet nie wiedziałem. Zobaczmy, on pasuje do klas lekcjona. No to dobrze, bierzemy sobie w takim razie uh, ten header 4590. Mnie to kosztuje, więc bardzo, bardzo duże pieniądze. Tym będziemy się. Zobaczcie. A 2300, to jest dobrze. Tu jest ok, tu się nic nie. Złego nie stało, bałem się, że się naładowało za dużo, ale nie, jest ok. Tu będziemy sobie rozdrabniać w międzyczasie, będziemy sobie oczywiście też rozdrabniać buraki cukrowe, ponieważ buraki cukrowe będą potrzebne do tutaj, do, do rozdrobnienia do mojej fabryki, ale to za chwilę, tym będziemy się bawić później. E, jedziemy moi drodzy, mamy tutaj klasa i zastanawiam się, jak to wygląda. Zobaczcie, on nie ma domyślnie e, wózka na header. Czyli jeżeli ja chcę mieć wózek na header, to będę musiał sobie to po prostu dokupić i w gruncie rzeczy ja to zrobię, bo nie będę jechał przez całą mapę z takim headerem, który jest tak ogromny. Także weźmy sobie tutaj C, klawisz kombinację i wezmę sobie ten oto wózek na header, również go wypożyczę, 612, czyli już ponad 30 tysięcy. Grubo ponad 30 tysięcy już musiałem wydać. To jest taka zmiana w stosunku do Farminga 19. W Farmingu 19 te headery, które tutaj były, były rozkładane w taki sposób, że można je było od razu ciągnąć, a w 22 czegoś takiego nie ma. No i ja sobie teraz podłączam header. Jeszcze kurczę to, to mi tu zawadza. O, 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 o nie dobrze, niedobrze, niedobrze. Jeszcze, kurczę, o, pięknie się zgarnie. No, nawet się możesz przewrócić. Mnie to tam nie przeszkadza, że te, to się tam jakoś przewróci. Bardzo dobrze. No i co? Jak to ma działać? Bo to mnie zastanawia. Ha, włącz pokos słomy, opuść header. No dobrze, opuszczamy header. I go co? Odpinamy? No nie. Kurczę, jak to ma działać? O! Popatrzcie, automatycznie header został załadowany na przyczepkę. Dziwna. Naprawdę dziwna sprawa. No ale widocznie tak ma być. Popatrzcie, tu mamy jeszcze zwierzątka, które sobie tak ładnie gonią. Fajnie. Podłączamy i moi drodzy, jedziemy. Jedziemy sobie na pole numer. Um... 13. Jedziemy na pole numer 13, więc pojedziemy sobie tędy i w sumie pieniędzy mamy tyle, że całe to zboże będziemy mogli też spokojnie i z powodzeniem zmagazynować. To jest bardzo dobra informacja, dlatego że ja będę chciał to zboże sprzedać wtedy, kiedy będzie ono po prostu drogie. Zboże teraz generalnie jest stosunkowo tanie, więc ja będę chciał to zrobić nieco później. No i postawię sobie też, moi drodzy, oczywiście silos, może jakiś wóz przeładunkowy sobie kupię. Jeszcze nie wiem, jeszcze pomyślę, co by tutaj sobie postawić. Na pewno będę kupował duży ciągnik, kupował, wypożyczał, bo ja nie będę kupował ciągnika, tylko będę go wypożyczał. I w sumie może skorzystam z wozu przeładunkowego właśnie, żeby miało to ręce i nogi. Tak sobie myślę, że może właśnie tak to zrobimy, bo te żniwa tutaj będą duże. Będzie dużo soi, będzie dużo kukurydzy i może będą też inne, e, może będą też jeszcze inne jakieś dodatkowe... Hmm, gdzie teraz mam jechać? Kurczę, tu pasuje jechać w lewo. Może jeszcze jakieś inne będą e, rośliny. Ajajajajajajaj, ale wjechałem. Także czas pokaże. Chcę zobaczyć, czy w ogóle to się opłaci. No, bo to by było takie dziwne, gdyby można było takie rzeczy robić. No, ale z drugiej strony, wiecie co, no, jak się nie spróbuje, to się nie dowie. Ja przypuszczam, że po prostu będzie to działać tak, jak sobie wymyśliłem. Aczkolwiek, widzicie, to jest tak duże, że ciężko się tym w ogóle jedzie. Oj, 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 oj. Dobra, wyjechałem. Ja tu muszę jechać naprawdę środkiem drogi. Dobrze, że tu nic nie jeździ. Dobrze, że tu naprawdę nic nie jeździ. Teraz pojedziemy sobie od tej strony, żeby się tu zmieścić. Dobra, kurczę. Ależ to jest ogromne. Ależ to jest ogromne. Dobra, jedziemy sobie tutaj i za chwilę pojedziemy sobie na pole, więc, więc już mniej więcej wiecie, co będziemy sobie tutaj robić w najbliższym czasie. Kolejny odcinek w sumie ze złożenia sprzętu, no ale zaraz puszczamy pracownika i będziemy sobie tutaj coś robić. Może jeszcze Bele? Ale Bele to nie z soi, Bele to z czegoś innego. Tak czy siak, jedziemy tutaj. Ha, bo ja jeszcze przecież zabawki będę mógł pozbierać na tej mapie i też sobie troszeczkę dorobić, bo 100 zabawek do znalezienia, czyli 100 tysięcy. E, czyli 100 tysięcy, moi drodzy. Euro, które możemy sobie znaleźć, no i tak, odpinamy wózeczek na header sobie tam zostanie, a ja ładnie teraz pojadę i odepnę sobie tutaj to, co potrzeba, czyli header, choć headerku, pięknie, dobra. No i 1-0 dla mnie, zobaczmy tylko, w którą stronę by tu można było jeździć. Wiecie co? Będę jeździł tak po długości. Pole jest praktycznie kwadratowe, ale. Dobra, naj... a najpierw muszę rozłożyć kombaj, no faktycznie. Co prawda, zaparkowałem tutaj tym wózkiem na header w takim dziwnym miejscu, i pewnie się pracownik zablokuje, no ale z drugiej strony on będzie tak jechał pod górę, tu na dół, tu ma krzeczki topoli, wiecie co? Ja go jednak puszczę w ten sposób, żeby on nie musiał jeździć góra dół góra dół. Może sobie tak poradzi. No dobra, tak czy inaczej. Bierzemy, opuszczamy, mielimy, no i jedziemy. I zbieramy moi drodzy nie swoją soję. Zbieramy nie swoją soję, bo tak trzeba to powiedzieć. Niech sobie pracownik tutaj jeździ, a ja pomyślę nad jakimś wozem przeładunkowym, który ten wóz przeładunkowy sobie przy okazji przetestujemy. Więc znajdźmy jakiś wóz przeładunkowy, który będzie duży. Może nie będzie to aż taki wóz przeładunkowy, chociaż z drugiej strony. On ma 141 tysięcy metrów sześciennych, więc całkiem, całkiem sporo. Możemy do niego załadować soję, możemy do niego załadować kukurydzę. No także nie jest źle. No nie wiem, to największe mnie kusi, ale no, mimo wszystko to jest jeszcze. To jest za duże. To jest za duże. Może sobie kupię ten, ewentualnie ten. O ten ma 77, no ale ten jest taki no wiecie, ten jest taki czadowy on mi się spodobał, ja chcę tego, ja chcę zobaczyć jak on będzie działał, co prawda jazda tutaj po po, 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 tym, po tej całej mapie to będzie jakiś hardcore, ale wiecie co ja sobie to kupię, właściwie wypożyczam dlatego, że no mimo wszystko to są maksymalnie dwa dni, więc ja wydam na wypożyczenie, nie wiem, nawet jeżeli wydam 100 tysięcy euro to na tych żniwach powinienem zarobić znacznie, znacznie większe sumy tym bardziej, że do skoszenia jest tutaj pół mapy. No i tak mamy tutaj oczywiście jedną, mamy wymaganie, że to ma być 300 koni mechanicznych, więc to na pewno będzie duży ciągnik i to będzie jeden z mocniejszych ciągników, ale z zastrzeżeniem, że on nie ma prawa być łamany. O zobaczcie, tu mamy Klas Serion, taki w sumie fajny, klas e, fajny ciągnik, aczkolwiek no, nie będziemy z niego korzystać. Chociaż dalibyśmy radę. Natomiast zobaczcie, on ma 460 koni, ten może mieć aż 692, tamten 660 kilka, ale to są wszystkie wszystko ciągniki łamane. Ten jest gąsienicowy, więc też średnio. Ja bym chciał ciągnik, który jest normalnie na kołach i, jest, i ma skrętne koła. Ten chyba też jest łamany. Ten chyba tak, ten też jest łamany. Tu mamy wzór, ojejku. Może być wzór amerykański i europejski. A, czyli europejski ma jeszcze to coś. Jejko, ale tutaj możemy sobie zmieniać. Mamma mia. Zaczepy trzypunktowe albo przyczepa. Kurczę, no dobra, ale to e, nie będziemy brać tego John Deera. I teraz tak, zobaczmy, ile tutaj mamy. Ten fend 517 koni mechanicznych. Chciałbym, żeby. O, może jechać 60 na godzinę, więc fajnie. 517, zobaczmy na ten. 435, 458, 400 tyle, 435. No to moi drodzy, bierzemy tego Fenda. I wcale nie jest on aż taki drogi, jak myślałem. Marka Q, BKT, weźmy sobie jakąś fajną markę Q, żeby to tak, wiecie, ładnie wyglądało. Myślę, ustawienia Q, podwójne koła. Tak się zastanawiam, czy ja nie chcę podwójnych kół, tutaj. Tak się zastanawiam, czy ja nie chcę podwójnych kół, bo na pewno byłaby lepsza trakcja. Na pewno będzie lepsza trakcja wtedy. I chyba sobie wezmę podwójne koła. Oczywiście konfiguracja silnika najmocniejsza, więc będziemy mieli tutaj 517 koni mechanicznych. No, i teraz możemy tym potworkiem sobie jechać. Podwójne koła w sumie wyglądają spoko. Tak. Tylko myślę. Treleborg? BKT? Myślę. Treleborg? Nie, podoba mi się to. To już te BKT były ładniejsze. Chociaż też takie sobie te opony. Myślę. BKT. A nie się różnią. Dobra, niech będzie, niech będzie, moi drodzy. Tak, wypożyczamy kolejne 20 tysięcy. Ja cię kręcę. Nie, nie kupujemy, nie kupujemy tego ciągnika. Absolutnie nie. Jak widzicie, zawrócił sobie bez większego problemu. Także troszkę on tutaj oczywiście pozbiera mi tej e, soi, a potem sprzedamy pole. Za 381 tysięcy. W sumie zapamiętajmy tę wartość. Czy ona się zmieni? 381 288. Ja zapamiętam, że to ma być około 360 tysięcy. Natomiast zobaczmy, jak wygląda sytuacja, moi drodzy. Tutaj, tutaj sytuacja jest taka, że za chwilę będzie trzeba wyładować naszego pracownika. Więc za chwilę będziemy to robić, no ale to dopiero za chwileczkę. Ja na razie tym wozem przeładunkowym sobie podjadę. On jest trochę duży, on przyznam szczerze, jest troszkę duży. Eee, I to jest gigant, i to jest kurcze gigantus. Czy on ma skrętne tylne tylną część? No tak, on tu ma wszystko skrętne, więc. Nawet właściwie on, on sobie skręca sam, także to, to nie jest problem. Sterowanie tym wcale nie jest takie straszne, oprócz tego, że zajmuje dwa pasy ruchu, więc jeżeli będę się musiał z kimś minąć w tej wąskiej uliczce, no to może być ciekawie. No ale robimy w takim razie żniwa naprawdę ogromnymi maszynami. Co prawda, ilość soi, która tam jest na polu, no nie będzie kosmiczna, nie jest to nic wielkiego. No ale, ok, pomocnik I ma pełny zbiornik, więc zaraz pojedziemy sobie wyładować moi drodzy buraki cukrowe. O, mam kierunkowskaz włączony zupełnie nie wiem dlaczego. E, teraz pojedziemy sobie prosto, bo przedtem popełniłem błąd i pojechałem w prawo. A teraz grzecznie pojedziemy prosto. Zobaczcie, tu nie ma w ogóle ruchu samochodowego mimo że on jest włączony. To naprawdę jest słabe według mnie, że e, no po prostu tu się nic na tej mapie nie dzieje. I to nie, że tylko tu się nic nie dzieje, ale na żadnej innej mapie też się nic nie dzieje. To jest naprawdę duży minus według mnie. No, trochę to powinno zostać inaczej, według mnie zrobione. Chciałbym, żeby było tak, że po prostu możemy sobie ilość tego ruchu samochodowego samodzielnie dopasowywać, dostrajać. Ale przyznam szczerze, ten pojazd naprawdę skręca świetnie. Dobra, jedziemy wyładować zbieracza buraków, bo to jest teraz nasza. Nasze zadanie, buraki, jak widzicie, są już zebrane, powiedzmy w jednej trzeciej, może. Zaraz to zobaczymy. Zaraz jak sobie wejdziemy. O. No, bym powiedział, że już nawet w połowie są buraki cukrowe zebrane, więc to już jest pierwsza część, tak naprawdę, zbiorów. No, a potem będziemy robić zbiory. Naprawdę mam nadzieję, że to się uda i będziemy robić zbiory z całej mapy. Bo to by było świetne, gdyby się udało zrobić coś takiego, że po prostu ja sobie teraz będę zbierał całą mapę, aczkolwiek ja jestem w szoku, że ten kombajn naprawdę e, tak szybko jedzie. On już się zbliża. Jedną trzecią pola już ma zrobioną. Ciekawe ile ma tutaj w swoim zbiorniku. Kurczę, on co on całe pole wciągnie na jeden raz, na 18 ton i tyle, to by było słabe, to by było słabe po prostu, że tylko tyle. Ja myślałem, że tych ton tutaj będzie znacznie więcej. A ile soi, moi drodzy, będzie z tego jednego pola? Zobaczmy sobie tutaj może w cenach, bo ja nie wiem, po ile jest soja w tej chwili. Soja, moi drodzy, jest po 2000 euro i to jest no, w sumie ma cenę prawie jedną z najniższych, więc cena na pewno w lipcu podskoczy, ale mimo wszystko, mimo wszystko, moi drodzy, to jest mało. To jest mało. Więc myślałem, że tego będzie więcej, ale no też nie wiem, czy to pole było nawiezione, czy tutaj nie ma jakichś chwastów, ja na to po prostu nie patrzyłem. No ale dobra, mniejsza z tym. Teraz. Yy... Co my tutaj mamy? To jest wóz przeładunkowy, więc on służy do tego, żeby wyładować z kombajnu i przeładować potem na inną przyczepę. Także... A, klaksonu prawie nie słychać, ale to nic. Ja sobie chcę zrobić... A, w ten sposób to działa. E, otwieramy pokrywę, no i jest pięknie. Niech sobie on w takim razie tutaj jeździ, nie będziemy go popędzać. A coż, to się stało? Popatrzcie. Kolejny bug. No i mamy zbugowaną w tym momencie przyczepkę, e, ponieważ przyczepa jest pełna, pokazuje, że mamy 45 tysięcy litrów, co pewnie będzie widać w lewym, w, no, to akurat widać w, na dole, chociaż mamy zbugowaną przyczepkę i pokazuje, że jest ona pełna, ma 100%, ma 100% a zobaczcie jak ona wygląda, no, nie jest to 100% na oko, no i zobaczcie jak to jest tutaj ucięte. Aż mi się ten lakier podoba, ale no ta przyczepka, mimo wszystko, jest mocno, mocno, mocno zbugowana. Popatrzcie. Mamy pół przyczepki, może sobie to oddalę, w ten sposób. Pół przyczepki, moi drodzy, w ten sposób z drugiej strony. No, i mamy kolejnego buga, który został znaleziony przeze mnie tutaj w farmingu. Zobaczmy, jak się to będzie wysypywać, bo jestem tego ciekawy. No, 45 tysięcy litrów, 100% wypełnienia przyczepy, i to się wszystko mieści, moi drodzy, w połowie przyczepy. Więc to jest ewidentny jakiś błąd, ale to taki błąd ewidentny. A ja chcę podjechać od drugiej strony, ja chcę podjechać, ale chociaż tam nie dam rady sypać. Może jednak podjedziemy sobie, może jednak podjedźmy sobie tak. Okej, okay, i teraz left control. O, i widzieliście co się stało? Po prostu animacja została zmieniona w locie i już wszystko jest naprawione. Także był chwilowy bug, ale popatrzcie, popatrzcie. Jak przestaje, być, przestaje się sypać, bo nie może się sypać, no to zobaczcie, ten taki element, który przepycha, spycha tak naprawdę te buraki, on się też baguje. Także mamy przyczepkę, która jest zbugowana przynajmniej w dwóch miejscach, w dwóch... E, e, w dwóch w dwóch płaszczyznach. No i moi drodzy, puściliśmy sobie teraz żniwa. Moi drodzy, no znowu moi drodzy, kończymy odcinek na dzisiaj. To będzie wszystko. Do zobaczenia w kolejnych. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Niedługo się przekonamy, czy mój patent z kupowaniem pól i sprzedażą po zbiorach po prostu się sprawdzi. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.